Jeżeli założymy, że wszystko ma swój początek i koniec, to logicznym wnioskiem jest to, że kiedyś świat, jaki znamy, się skończy. Kiedy to dokładnie nastąpi? W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: nie znacie dnia ani godziny. Z pomocą przychodzą nam jednak naukowcy, którzy od 1947 roku prowadzą zegar zagłady. Czym on jest? Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Zegar zagłady, czyli Doomsday Clock, to projekt prowadzony na Uniwersytecie Chicagowskim. Północ na zegarze oznacza zagładę świata. Zegar zawsze pokazuje liczbę minut do północy. W tym momencie brakuje nam rzekomo 100 sekund do zagłady. Jest to najgorsza sytuacja od początku prowadzenia zegara. Na początku projektu kontekst był głównie związany z ryzykiem wojny nuklearnej. Jednak z czasem pod uwagę wzięto na przykład zagrożenie katastrofą klimatyczną. Początkowe ustawienia zegara to 7 minut do północy w 1947 roku. Kolejne wydarzenia przesuwają wskazówkę w jedną lub w drugą stronę. Zazwyczaj albo gdy jest testowana broń atomowa, albo gdy dochodzi do podpisania dokumentów o niestosowaniu arsenału atomowego. Największe przesunięcie w stronę północy, a mianowicie aż o 5 minut, miało miejsce dwa razy. W 1968 było to związane ze zdobyciem broni nuklearnej przez Francję oraz Chiny oraz przez wojny na Bliskim Wschodzie, w Indiach oraz w Wietnamie. Zaś w 1998 Indie i Pakistan prześcigały się w testowaniu swojej broni, oczywiście jądrowej. O 7 minut wstecz zegar się cofnął, gdy Stany Zjednoczone oraz ZSRR podpisały pakt START 1, który wprowadzał redukcję zbrojeń strategicznych. Było to pokłosie kończącej się zimnej wojny. Ostatnia zmiana miała miejsce w tym roku. O 20 sekund wskazówka posunęła się naprzód z powodu zmian klimatycznych oraz przez zagrożenie jądrowe. Jak zapewne wiecie, 2020 rok to wspaniały rok, więc takie wydarzenia jak pandemia wirusa bądź niepokoje społeczne w USA powinny znacząco przybliżyć nas do ostatecznej godziny. Jednak zmiany w zegarze nie następują częściej niż raz w roku. Często mija nawet kilka lat między kolejnymi korektami, zatem musimy uzbroić się w cierpliwość. Kryzys kubański, który mógł doprowadzić do tego, że na świecie zostałyby tylko karaluchy, nie spowodował przesunięcia wskazówek przez swoją krótkotrwałość. Zegar zagłady jest obecny w popkulturze. Ja sam go poznałem przez marmur Taco Hemingwaya, która jęczy po synach, bo historii zegar wskazuje, że śmierci godzina już nastała. Czy ktoś mógłby torów stęki powstrzymać? Inne przykłady to 2 Minutes to Midnight Iron Maiden oraz Minutes to Midnight Linkin Park. Na ekranie filmowym pojawił się m.in. w serialu Doctor Who. Nawiązań jest więcej, jednak to już wszystko na dziś. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem, jeżeli film wam się podobał. Do usłyszenia.